Siemeczko, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie, jestem Wojtaszek, a dzisiaj skarpetki challenge. I tu takie wybuchy. Skarpetki challenge, bu, 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 zróbcie daba. Przydać się do tego. Dobra. Mamy trzy konkurencje, pierwsza to będą karne. Drugie to będziemy wkręcać do bramki, a trzecie to będzie crossbar challenge. Mamy po 5 strzałów, więc możemy zaczynać. Zaczynamy! Kamień, papier, nożyce, przegrany stoi. Dawaj. Raz, dwa, trzy. Stoisz pierwszy. Ja strzelam 5 strzałów. Powtórz ten strzał. Powtórz ten strzał. Co? Może miałem zooma, chciałem zrobić zooma takiego i nie wyszło. Co? Nie nagało się. Nie nagało się po prostu. Co? No nie nagało się. Ja. Dobra, powtarzamy strzał, bo kawałek go zepsuł. A z fałsza strzeliłem okno. Ktoś zepsuł mój najlepszy. Co masz na swoją obronę? Co masz na swoją obronę? Niepotrzebnie. Oj. Komentator sportowy Krzysiek, pan Krzysiek Krzysiowy, Krzysiek podchodzi do rzutu karnego. Bramkarz Wojciech Betin, 15 kont 30 w tym sezonie. Proszę państwa, to jest wielka chwila. Wielka chwila, czy się trafi? Trafił do bramki. Jakże piękny strzał młodego napastnika. Czy bramkarz w lidze? Podchodzi do obrony. Strzał. Broni, proszę państwa, bez dobitki. Borussia w finale Ligi Mistrzów. Zamieszał Krzysiek. Dobrze, Wojtek broni kolejną bramkę. 200 na koncie Krzyśka. Tak, jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden strzał. Podło, proszę państwa, niewiarygodnie. To jest po prostu niewiarygodne. Dobra, teraz idziemy wkręcać do bramki. Krzysztof, udzielisz nam wywiadu? Czy to presja sprawiła, że nie trafiłeś ostatniej bramki? Zwycięskiej bramki dla swojej drużyny? Dziękuję. Cześć, mina Wojtek. Teraz zapraszamy na powtórkę wydarzeń sprzed chwili. Betin strzelił 3 gole, natomiast Krzysiek tylko 2. Jako młody bramkarz wykazał się niesamowitą precyzją i odwagą, pokonując napastnika drużyny czerwonych Manchester United. Bramki. Uważam się, że Krzysztof przegrał. Ja zacznę. Proszę państwa, operator kamery zaatakował bardzo dobrego piłkarza. Głos za kadrem się ujawni. W końcu się odwiązałem! Już mnie już nie jestem przywiązany do tej kamery. Się wyżej kopnij! Jak kopniesz się mocniej i wyżej, to się lepiej wkręci. Kiedy obmyśliłeś plan strzału i trafienia w ostatnim strzale? Te obliczenia matematyczne wszystko zliczyłem. Krzysz-
Krzysiek chyba tym razem zdominuje swojego przeciwnika. Nie klatka pod klatce wyciąć. Trzeba 5 strzałów? No i bardzo dobrze. Dobra, Krzysiek, jak to jest być zwycięzcą? Nie ma. Teraz Run away! One! Fight! Mortal Kombat! We are the champions. Ja tu podkład muzyczny robię. Dobra, ostatnia runda, teraz kozbarciany. No Wojtek, szybki ten, jak to jest, że przegrałeś w ogóle? Ja nie rozumiem. Też nie wiem. Dobra, ale zanim to ja chcę też strzelę jednego. Ale wiecie, on odgapił ode mnie, zabrał mi obliczenia matematyczne. O, siema, cześć. Nie było mnie tu dawno. Jako kamerzysta, teleporter, kamehame, makapaka, zaraz znikniesz, pokażesz się tam dalej. Czary mały, bum! Już jesteśmy na miejscu. Przygotowania do kolejnej rundy trwają. Wojtek wypłaca właśnie Krzyśkowi jego dole. Oni nas nie słyszą. Patrz na ten ból w oczach Wojtka. Ah, uta. My touch me, tra la la. It's every day, bro. Krzysiek wygrał rundę, więc teraz też wygrasz. Bo wcześniej nie wygrałem, ja też. No logicznie, logicznie. To jest zero celnych strzałów. A właściwie. O, tak. No. Ci napastnicy nie muszą się strzelać w poprzeczkę, nie strzelają bramki. No to już chyba lepiej, jakby strzelił z lewej. Nie rób tego, było przecie. Nie mówisz tego na poważnie. Mówiłem to na poważnie, dobra. Więc zagramy dogrywkę. Tak. Wygrasz to. Wierzę w ciebie. Widzimy tutaj okaz na wolności Wojcieszyn Bettin z łacińskiego. Spłoszczone Wojciech Bettin. Widzimy okaz na wolności. Właśnie bawi się swoim gatunkowym sprzymierzeńcem Krzyśkusem Normalnusem. Oto jego taniec godowy. National. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Wbijcie do Krzyśka i na dole macie linka do do konta Klaudiusza, możecie mu wpłacać ten podpis. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś z tego kamerzysty, to bardzo proszę, ja się zgłaszam. Link ten, e-mail macie tam na dole. No, kontakt na Facebooku. Brawo!
Dobra, to chyba na tyle, trzymajcie się, cześć.